Armia Fight Night 6. Jacku, miało być spokojnie, było? Dobry wieczór. No, dosyć spokojnie. Jak na mnie to spokojnie. Jak wyobrażałaś sobie przebieg tej walki? Tak sobie ją wizualizowałeś, bo rzeczywiście skończyło się szybko. W sumie widziałem, dwa razy oglądałem walki Maćka. Widziałem, że kopie takie trochę te... Nie to front kick, takie boczne kopnięcia. Spodziewałem się tego. Zaskoczył mnie, dopchał mnie do siatki, no i chciał sprowadzić, a w parterze jakoś już tam już poszło dobrze, jakieś te kulanki mi dzisiaj wyszły, nie wiem. Było spokojnie i giętko. No ale zapytam Cię w takim razie o temperaturę, bo pytam o to praktycznie wszystkich zawodników i zwracają uwagę na to, że tak naprawdę czują się jakby walczyli tutaj nie na normalnej gali w Polsce, ale jak w saunie. No, było gorąco, duszno. Każdy miał takie same warunki, w takich samych warunkach walczył, no mi się udało wygrać i jestem szczęśliwy. Chwilę tej walki walczyłeś z dołu, czułeś się tam jakoś zagrożony, jak na plecach leżałeś? Chyba nie, tam próbował coś uderzać łokciami, tam chyba dwa razy przestrzelił, próbowałem się kleić i to ja chyba stwarzałem, znaczy chyba, na pewno stwarzałem większe zagrożenie z dołu niż Maciej z góry. Kabala to jakiś przećwiczony element, bo tak krok po kroczku to realizowałeś. No tam były próby do trójkąta, było blisko omoplaty i żadna z tych technik kończących nie weszła i weszła balaszka. Co tam się stało? Bo nie wiem, przeciwnik krzyknął, że sędzia przerwał? Tak, czy... tak, krzyknął. Nie klepał, nie, chyba miał zablokowaną drugą rękę i nie umiał klepnąć i krzyknął, sędzia przerwał. Tak mi się wydaje. Wspominałeś o tych warunkach fizycznych swojego przeciwnika. Czułeś to jakoś w walce? Nie czułem. Kopnął mnie, odepchnął tym kopnięciem. No i on skleił się i sprowadził do parteru. Muszę się bardziej skupić na obronach. Robimy tego dużo, ale nie wiem, za łatwo jakoś daje się sprowadzać. Nie. Tak, no sprowadził, ale ja już wykorzystałem to z dołu, z pleców. Dobrze. Pokonanie niepokonanego do tej pory zawodnika, przeciwnika cieszy jakoś podwójnie, cieszy mocniej? Nie, tak samo. Zwycięstwo to zwycięstwo. Nieważne, czy ktoś ma 15-0, 1-0, czy nie wiem, 5-5, tak jak ja. Każde zwycięstwo cieszy tak samo. Bynajmniej mnie, nie wiem jak to. Na pewno jest to jakiś smaczek, bo jestem pierwszym zawodnikiem, który pokonał Maćka. Na pewno cieszyłoby to bardziej, jakbym miał, nie wiem, 10-0 albo tam 12-0, to wtedy już by... bardziej cieszyło, ale jestem szczęśliwy, nieważne czy tam miał 4-0, 10, wszystko mi jedno. Co dalej, czy są już jakieś plany? No wstępnie, z tego co tam wiem, mają być gale po wakacjach. Jeżeli Filip wyrazi chęć, ja na pewno jestem gotowy, żeby bić się na kolejnej gali. Jestem związany z armią, zostaję w armii. I na razie odpoczynek, 2 tygodnie, nie robię nic. Tutaj deklaruję, że zajmę się córkami. Odpoczynek i później wracam do treningu w Lidze. Ta gala obfitywała w pojedynki w Twojej dywizji wagowej. Miałeś okazję poobserwować chociaż troszkę walki chociażby Skrzypka czy Łupaczyka? Łupaczyka nie, bo bił się przede mną. Skrzypka widziałem w zasadzie chyba, on wygrał na punkty czy tam, bo widziałem na końcu takie łokcie. Do trzeciego mu doszli po TKO. Aha, no to widziałem końcówkę, tam tylko te łokcie, chyba on go tam skończył łokciami. I tylko oglądałem walkę mojego kolegi Kępy. I tak to żadnej nie oglądałem. Mm-hmm. Jakubiec właśnie przed chwilą zwyciężył i to jest druga szabla, którą udało się wygrać na Garmi Armia Fight Night. Czy gdyby zaproponowała Ci organizacja walkę o tą szablę właśnie z Jakubcem, byłbyś zainteresowany? Oczywiście, ale na razie nie skupiam się na tym. Ja jestem po przegranej, teraz wygrałem i krok po kroczku będę wspinał się coraz wyżej. Na razie nie czas i miejsce, żeby rozmawiać o szabli. Ja muszę się wspinać powolutku, łapać doświadczenie i pomyślimy może za jakiś czas. Ale jeżeli by padło takie wyzwanie, zastanowiłbym się z trenerem, czy to jest odpowiedni moment i ja się tam nie boję wyzwań. Szkoła skromności Michała Kity? Moja szkoła. Też jestem skromny. Staram się być skromny, ale moi najbliżsi mówią, że jestem narcyz i sam już nie wiem. Nie odczuwamy. Gratulujemy. Dziękuję.